To jest dla nas ważny dzień, trwały przygotowania już od dłuższego czasu do tego wydarzenia. Staram się młodzież zaangażować do tego udziału tutaj poprzez adorację. Składali tutaj właśnie swoje prośby na karteczkach, swoje grzechy, jakieś słabości. Chciałem, żeby właśnie w ten sposób mogli oddać to, co trudne, co leży na sercu Jezusowi, który pójdzie, powędruje dalej na cały świat. Troszkę trwały, ale no, jak tylko usłyszeliśmy, że mamy możliwość śpiewania hymnu Światowego Dnia Młodzieży, no to strasznie w nas taka ambicja troszkę urosła, że może spróbujemy, może podołamy. Sam fakt, że wśród nas jest ten krzyż i ta ikona, to naprawdę jest wzmocnienie wiary stuprocentowe. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. Każdy, kto choć trochę należy do Kościoła i choć trochę kocha Boga, powinien zostać wolontariuszem, bo jest to naprawdę bardzo świetne przeżycie. Ja bardzo się cieszę, bo za każdym razem, kiedy mamy spotkanie wolontariuszy, widzę tych młodych ludzi i cieszę się tym, że mogę na przykład z nimi tworzyć wspólnotę, mogę z nimi śpiewać te pieśni religijne, które są naprawdę piękne, że mogę jakoś wspólnie z nimi przebywać i cieszyć się tym wspólnym czasem. No myślę, że każdy powinien tego spróbować, dlatego że to też się nigdy może już im w życiu nie powtórzyć, taka okazja. Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, radośnie wielką. Kto może nie tańczy dla Jezusa? Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, radośnie wielką. Jakaś chwila, po prostu impuls, zgłosiłam się i nie byłam świadoma tego, co robię tak naprawdę. A teraz stwierdzam, że to wcale nie jest obowiązek, ale ogromna łaska i po prostu szczęście, można się cieszyć, radować, bo Pan Bóg nas wielką łaską obdarzył. Czasu poświęcam sporo, bo jak wczoraj była droga krzyżowa przez ulicę Hrubieszowa, no to ja o 16 wróciłem ze szkoły, a o 19 już musiałem pójść do kościoła garnizonowego i do 24 byłem w kościele, na czuwaniu, na modlitwie. Tak więc to zjada dużo czasu, bym tak powiedział, ale efekty są świetne. Ja naprawdę po wczorajszym czuwaniu bardzo dużo rzeczy zrozumiałem. I bardzo dużo podjąłem wyrzeczeń, bo wiem, że mam sporo takich rzeczy, które muszę zmienić. Zobaczcie, że na tym znaku dzisiaj Pana Jezusa nie ma, ale to jest miejsce dla Ciebie i dla mnie. Ale tak na poważnie. A nie na jakieś emocje, nie na chwilę. To jest miejsce dla każdego z nas. Po co?
po to, żebyś wyszedł z tego kościoła, z tego wieczoru i żebyś żył, a nie udawał, że żyjesz. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Jest nam niesamowicie ciepło i miło na sercu, że akurat krzyż zawitał do naszej szkoły i mamy nadzieję, że to również odmieni oblicze naszej szkoły i przemieni serca nawet tych, którzy może wątpią. Dużo radości sprawiło nam to dzisiaj występowanie. Był stres, jak to przed każdym występem. Ale przede wszystkim świetnie się bawiliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy się zaprezentować dzisiaj. Nie jestem niestety wolontariuszem, nie zdążyłam już się zapisać, ale jednak za rok chciałabym bardzo uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży i przeżyć coś w ten wspaniały dzień, poznać tylu fantastycznych ludzi i no, cieszyć się razem z nimi. Młodzież, która czytała, która śpiewała, sama się zgłosiła. Dziewczynki same przygotowywały śpiewy. Przyszły do mnie, powiedziały, co mają, także jestem bardzo im wdzięczna, bardzo się cieszę i naprawdę jestem też wzruszona tym, że same się zmotywowały, że chciały czytać, że chciały śpiewać. Także myślę, że dojrzały do tego, żeby w tego rodzaju uroczystości uczestniczyć. Są przede wszystkim znakiem oraz takim symbolem, które przypominają o tych Dniach Młodzieży, które będą miały miejsce za rok w Krakowie. I no przede wszystkim przypominają o tym, że to wydarzenie będzie miało miejsce. Był to naprawdę duży zaszczyt, mimo że można było uczestniczyć w adoracji krzyża, zobaczyć te symbole na własne oczy. Na pewno umocniło mnie w wierze i na pewno jestem szczęśliwa, że mogłam zobaczyć ten krzyż. I czuję się, że mam większą wspólnotę z Bogiem. No myślę, że jest to wydarzenie historyczne. Montaż słowny na to, jak oni to przeżywali, można dojść do wniosku, że rzeczywiście było to ogromne przeżycie. Myślę, że dla całej wspólnoty szkolnej, jak również po części dla parafii, ponieważ oprócz młodzieży były osoby też dorosłe, reprezentowali ich nasi nauczyciele, więc też dla całej wspólnoty było to zapewne niezwykłe przeżycie. Czy nawet przez tą minutę, czy nawet te kilka sekund mogłem się tak poczuć, taką więź między mną a Bogiem, taką wewnętrzny spokój, ale zarazem radość i taką nadzieję w młodych ludziach. Z tego powodu na przykład, że mogłem dotknąć, że Jan Paweł II tego dotykał i że mogłem poczuć Jego obecność i obecność Boga. Ja tak naprawdę ja byłam podekscytowana jeszcze przed przyjazdem, bo wiadomo, to są przygotowania. Jeżeli chodzi o wczorajsze nabożeństwo, to była naprawdę duża siła. Chór, który był razem z nami, dodał magii tej ceremonii, bo niewątpliwie można tak o tym mówić. Ceremonia to było coś naprawdę wielkiego, coś pięknego. Dzisiaj tak symbolicznie na hali tutaj to powierzenie trosk, to daje taką moc i siłę do działania. Wierzymy, że my, kiedy jesteśmy tutaj, naprawdę robimy niby nic takiego, ale w takiej sprawie ogólnej coś jednak znaczymy.
i taka nasza drobna praca coś daje. Przeprowadzamy takie drobne akcje, na przykład ostatnio prowadziliśmy zbiórkę Bilet dla brata. Także takie drobne akcje, ale chodzi o to, żebyśmy wychodzili do ludzi i się pokazywali i mówili właśnie o tych Światowych Dniach Młodzieży. Przygotowujemy się tak tradycyjnie, można tak w pewnym sensie powiedzieć, poprzez ten kierunek diecezjalny naznaczony. To jest pierwsza sprawa, więc te spotkania cotygodniowe w parafiach, jak i też spotkania w poszczególne miesiące dekanalne. To jest też ten etap ważny, bo jednoczy, bo tworzy wspólnotę po prostu tych młodych ludzi. Ci młodzi ludzie poznają się, no jakoś stają się zaangażowani w to dzieło i Światowych Dni Młodzieży, ale w ogóle w życie całości Kościoła i otwieranie się na to dzieło, które Bóg nam nie szczędzi w swojej dobroci. Raz, dwa, trzy! Bóg jest tu! Bóg jest nam! Pokazujemy! Zastanawiałam się, czy rzeczywiście mają świadomość, ile świata przewędrował krzyż i ile osób dotykało ten krzyż. Wydaje mi się, że część młodzieży na pewno zrozumiała. No wiadomo, że tak, może nie wszyscy, ale w gminach było widać, że przeżywają. Cały ten czas to jest pełen rozważań takich wewnętrznych, duchowych, które są tylko w takim momencie i myślę, że to chyba moment jedyny w życiu, bo nie wiem, czy się zdarzy, prawda, taka sytuacja. My się mogli dostąpić, spróbować ukłonić się, pocałować właśnie tak ważne symbole, które przekazał nam wszystkim, całemu światu Jan Paweł II. Wydaje mi się, że to jest takie pierwsze ziarno, które zostało rzucone na tę żyzną glebę, a będzie przynosiło swoje owoce w dalszej przyszłości. Kilka dni temu mieliśmy w szkole wizytę naszych absolwentów, którzy obecnie uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, są wolontariuszami. Przynieśli do nas ulotki informujące o uroczystościach, które się odbędą w przyszłym roku. I to daje nam nadzieję na to, że nasi uczniowie po skończeniu nauki w naszej szkole również będą się angażowali w swoich nowych szkołach, także w działalność charytatywną. To było dla mnie bardzo, bardzo duchowe spotkanie, wiele emocji. Staraliśmy się, żeby to także wyszło jak najlepiej, ale to było głównie przeżycie duchowe. Modliliśmy się w duchu wszyscy, tak jak ksiądz wspominał. On czytał słowa modlitwy, a my modliliśmy się w duchu swoimi słowami, swoje intencje. My właśnie jako KSM przygotowujemy się w dekanatach. Z jazdy dekanalnej też właśnie przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży. No, staramy się młodzież przygotować tak od strony takiej duchowej, ale także od strony takiej logistycznej, by oni jakiś mogli w jakiś sposób przeżyć ten czas dla nich tutaj przewidziany, no, ponieważ to jest taki czas, który może już się po prostu dla nich nie zdarzyć na przyszłość, więc to jest takie wydarzenie, które jest fenomenem. Bóg jest tam! Bóg jest tam! Bóg jest w każdym z nas! Bóg jest w naszych sercach! Amen! W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież różnie przeżywa tą swoją, powiedzmy w cudzysłowie, jeszcze dorosłość, bo gimnazjum jest takim okresem, kiedy identyfikuje się z różnymi wzorcami, a myślę, że dzisiejsza uroczystość, zresztą tak jak było widać, bardzo podniosła, dała wyraz tego, że no, młodzież identyfikuje się z wartościami chrześcijańskimi. Jeździliśmy na różne spotkania, ale też właśnie spotykaliśmy się tak tutaj w grupie wolontariuszy i właśnie omawialiśmy właśnie, jak to zrobić. Rozmawialiśmy też w szkole z osobami, chodziłyśmy po klasach, rozdawałyśmy ulotki, był apel, też ogłaszałyśmy o tym, że będzie takie coś i zachęcałyśmy tak ludzi do tego. Nie całujemy, nie dotykamy drewna, a dotykamy miłości Pana Boga i dotykamy miłości Maryi. I myślę, że to zostało zrealizowane i doświadczyli tej bliskości z Panem Bogiem. I to jest piękne, że młodzi ludzie potrzebują tej miłości. Może nie zawsze nazywają tego, potrzebuje miłości. Może nie zawsze mówią, potrzebuje tego życia. Nazywają to inaczej, szukają w czym innym. Ale rzeczywiście było widać, że i nawet ta łza pojawiła się gdzieś w oku.
i wzruszenie. To są to takie sygnały, które pokazują, że rzeczywiście to było spotkanie z Panem Bogiem. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że mogłem tutaj być dzisiaj, bo to jest spotkanie się, tak dotknięcie znaków światowych Dni Młodzieży, to gdzieś tam było takie odległe i nawet nie myślałem wcześniej o tym, a taka się nadarzyła okazja, więc, że tak powiem, nie mogłem tego przegapić i chciałem tutaj być, a to, że jeszcze pomogłem coś, to się z tego cieszę. Dla każdego jest Kairos, jest czas Boga, teraz jest nasz czas, teraz jest czas dla Boga w naszych sercach. Wielkie brawa dla Jezusa!